polędwica z dorsza i filet z łososia pieczony w ziółkach. Dorsz, łosoś, obie śliczne rybki, raz będą opłukane i odsączone z wody. Rybka już opłukana, teraz musi trochę z wody odsączyć i zaraz będzie sól, pieprz, przyprawa do ryb, folia posmarowana z jednej strony masłem, rybka na folię zawinięta i piekarni pół godziny, 15 grzania, 15 niegrzania. Już odsącza na papierze, a już mam przygotowaną folię stroną świecącą, nie tą masową, świecącą do ryby, posmarowana masłem, potem zawinięta. Ryba już przyprawiona solą i przyprawą Grill Mates. Ryba Mojito Lime. Z jednej strony sól, przyprawa, naraz na folię i potem będzie już bardzo delikatnie przyprawa i natka pietruszki. Gotowaną rybę zawijamy w folikę. Najpierw góra, potem boki i na blachę. I tak jeszcze dwie następne. Widzę z dorsza już przyprawiona. Zawijamy najpierw górę, tak, a potem boki. Zawinięty dorsza, polędwice na tackę i został ostatni łoś. Rybka gotowa, zawijamy i odstawiamy. Gotowa. No, takie trio wędruje do piekarnika. Na dwie blachy 100, 200 i na w sumie 30 minut, z czego damy tak gdzieś z 3 na rozgrzań. Damy 3 na rozgrzanie. 4. Nie, 3 miał być. No, 3 na rozgrzanie. I po 15 wyłączamy i zostawiamy w piekarniku. I gotowe, zaraz zobaczymy, jak wyszły. Rybki wyszły ślicznie. Oczywiście się skurczyły, ale zobaczymy, jaki smak. Polędwica z dorsza, bajka, rewelacyjnie delikatna, nieprzeprawiona, sam mas, no, ma być do pracy, ale widzę, że chyba zaraz połowę zjem. Aha. A łosoś? Łosoś to zawsze dobrze wychodzi. Yami. Pycha. Drugi. Rewelacja. Trzeba będzie przed żoną schować, bo przyjdzie mi zjechać.